Witam Was 13 kwietnia 2019 roku. Dzisiaj jadę na drugi zlot eksploratorów, poszukiwaczy historii na Wielką Księżą Górę w Grudziądzu. Będzie tam około 200 osób, więc kroi się zacna impreza. Zobaczymy, co znajdziemy. Tak więc zapraszam na nowy odcinek z poszukiwań i do zobaczenia na miejscu. Zobaczcie, ile dobra jeszcze z tamtego roku leży. Tutaj taka porządna jakaś płyta. Także widzicie, ile złomu tu się wala. A śmieszne jest to, że właściciel tego obiektu ma własny złom. Powiem Wam, że tu większość terenu usiana jest sygnałami na żelastwo, więc złomu tu leży od groma. Kawał żelastwa. I tego leży tu pełno po prostu. Słuchajcie, tutaj mam kolejny mega sygnał. Dosyć duży na żelastwo. No i już widzę kolejny złom. Teraz mam sygnał 52-53. Na plaży byłaby to zrywka od puszki. A tutaj będzie to kawałek czegoś. Od czegoś. Teraz mam taki bardzo dziwny sygnał. I będzie to chyba stalowa łuska. A nie, ona będzie mosiężna jednak, ale sygnał był taki niepewny. Kopnąłem sygnał 64-65. Jest druga dzisiaj łuska, tym razem taka od pepeszki. No i trzecia dzisiaj łuska, a druga od pepeszki. O, zerknijcie, ktoś tu wykopał kawał drutu. O, kolega Jarek ze stowarzyszenia tutaj fajny kluczyk wyciągnął. Kolejny cały ten, to wygląda mi jak Mosin, nie? Tak. O, proszę, kolejna znajda, to jakaś łopata, ktoś tu wykopał przede mną. Ale zerknijcie na to, kolega wyciągnął tutaj coś dosyć ciekawego, to wygląda jak jakaś wieczko od jakiejś takiej puchy, są nawet napisy, chyba po niemiecku nawet, zerknijcie, na biało. Nie wiem, mi to wygląda jak jakieś takie tam nosidełko, wieczko od nosidła, może to być nawet od puszki. A to takie tam resztki, słuchajcie, plomby jakieś, czy czegoś w tym stylu. Kopię sobie teraz w drodze, mam sygnał 65. Ciekawe, co to będzie. Już widzę, że jest, są to resztki łuski. Obstawiam oczywiście Mosina. Szkoda, że taki podły stan. I jakaś taka mosiężna nakrętka, nie wiedzieć od czego. Teraz wykopałem dosyć ciekawy sygnał na 84. Taki trochę aluminiowy. Taki tam widzicie. Coś od czegoś stopione. A zerknijcie, co tu leży w ziemi. Taki drugi drut. Kilka metrów. Widzicie to? Kawał żelastwa. Powiem jedno. Wielka Księża Góra naszpikowana jest złomem. Po wykopaniu kolejnych ton złomu wychodzi kolejna łuseczka. I takie tam jakieś coś wygląda jak jakiś marker. A teraz wylazło coś, co wygląda jak resztki jakiegoś guzika. No i kolejna dzisiaj dosyć ciekawa łuska, tylko szkoda, że taka trafiona.
No i w końcu przyszedł czas na pierwszą monetkę. Zobaczcie, piękna okrągłość. Coś my tu mamy. Zerknijcie teraz. Wydaje mi się, że coś widzę. 1923 rok zdaje się. Jeden fenik, wolne miasto Gdańsk. Fajnie. Zaraz to wrzucam w woreczek i przekażę to organizatorowi. Kolega Tomasz wyciągnął ptacią obrączkę. Mogę zerknąć? Proszę. Elegancko. Kolejny fancik. Mówi, że 2008 rok. Faktycznie. 39 sprawdzić województwo, miasto. Super. Tu kolega Arkadiusz znalazł fajne oznaczenie KVK. Czyli mamy trochę podły stan, ale pod oczyszczeniem będzie fancik. Teraz kopnąłem sygnał 47. I cóż my tu mamy? O, mamy jakąś dupkę od pocisku. Powiem wam, że jestem w szoku, w jak ładnym stanie zachowała się ta żelazna łuska. Bo to jest niestety żelastwo, ale stan dosyć znośny. I jeszcze kawał mosiężnego drutu. Dobra, dziobię sobie w ścieżce i wydziobałem sobie piękną łuseczkę w ładnym stanie, niezniszczoną, drugowojenną, mauzerowską. Kolejnym sygnałem okazał się goździczek, taki mały, Ludowe Wojsko Polskie, gdyż jest to orzełek bez korony. No, zerknijcie, co tutaj komuś wyszło. Taki tam kolejny element jakiegoś nosidła. Plus solidny kawał kółeczka. Waży to maleństwo z 5 kg co najmniej. I takie kółeczko. Stalówkę mało widocznie. Tu łuska od flaka stalowa. Tu pan Przemysław mi podpowiedział ze Stowarzyszenia Frydek. Koleś ma niesamowitą wiedzę, także jak coś tego nie wiecie, to pytajcie. No i Ludowe Wojsko Polskie, duży guzior. Piękna wydmuszka. O, i tu kolega Leszek, słuchajcie, wykopał, zobaczcie, dwie łuski, dwa kompletne, tu plomba z orzełkiem, o, i tu od granatu chyba to jest drewniany trzonek, miał fajnie, granat trzonkowy, tylko że zniszczona skorupa, ale jest. Zerknijcie na ten piękny, stary, forteczny płot, to samo w sobie już jest unikatem, tu już niestety rozwalone, ale w niewielu obiektach zachował się ten płot, ja go jeszcze pamiętam w latach 80. W Toruniu, na tych fortach były takie płoty. Teraz już prawie nigdzie ich nie można spotkać. Proszę bardzo, jest kawał płotu. A to taki ciekawy obiekt. Słuchajcie, zerkniemy do niego. Wchodzi się tutaj tędy. Zapraszam do środka. Ciemno tutaj, jak nie powiem gdzie. Opa, fajne echo się niesie. I takie tam stanowisko strzeleckie. Tu macie peryskop. Tylko szkoda, że nie działa. Taki wynalazek. Tu jakiś włas. Opa, nawet działające, można to otworzyć i spojrzeć na niebo. A my lecimy dalej. I wyszliśmy na zewnątrz tej konstrukcji, a wygląda ona tak. Tu właśnie zaglądałem z tamtej strony. To jakieś łobuzy już strzelają. Lotnik z prawej! Skrzypa Sriadze. Ale daje piękne.
chłopaki Stowarzyszenia Frydek z Wąbrzeźna. Fajna organizacja, bardzo pożyteczna, robią fajną robotę. Coś pięknego, zobaczcie jaka fajna wystawa. Zapraszamy. Dokładnie. Czyli może na okrągło was oglądać, tak? Tak. Zobaczcie jakie mają piękne fancidła. Coś pięknego. Także zapraszam. Udzielajcie się tam. Słyszałem, że chłopaki też przyjmują do stowarzyszenia, nie wiem czy dobrze mówię. Tak, jak najbardziej. Tylko tych z fantami. Tylko tych z fantami, pamiętajcie. Kobiety. I ładne kobiety, dokładnie. Nie inaczej. No i dobra, moi drodzy. Przygoda się skończyła. Byłem jakieś 3 godzinki. Co miałem znaleźć, to znalazłem. Uciekam do domu. Mój największy wkład to te fenigi Wolnego Miasta Gdańsk i ten guzik Ludowego Wojska Polskiego. Poza tym nic ciekawego. No i co? Zapraszam na kolejne moje odcinki i pozdrawiam.